Cześć, z tej strony Jarek Poleca. Chciałbym na początku Wam podziękować za oglądanie moich filmów. Przez ostatni miesiąc licznik nabił ponad 2000 minut na moim kanale, czyli to jest świetny wynik. I cóż, z tej okazji dzisiaj Top Hits International z maja 90 roku, czyli z końca epoki winyli. To już było, to była taka pierwsza przystań dla winyli, później było naprawdę już tylko gorzej. I że to się ukazało jeszcze na winylu, to jest normalnie cud. Okej, czyli przeboje z maja. Okładka, no taka jakby wydana dzisiaj. Zachowana bardzo dobrze. Ta składanka jest bardzo poszukiwana. Z tego co wiem, sprzedawca nie chciał się targować, po prostu kupiłem w tej cenie, co było po 10 zł chyba, czy kilkanaście złotych nawet. I kupiłem tą całą kolekcję, którą miał, czyli chyba z 5 płyt z tego okresu. Spójrzmy na Allegro, jak sytuacja wyglądała. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 płyt mam z tej serii. Wracamy na główny kanał. Hej. Okay, pierwsza strona, no, graffiti, no taka informacyjna, nic szczególnego. Druga strona, to tutaj mamy kod. Tutaj też. No i spójrzmy, kto jest na płycie. Dusty Springfield. Gary Moore, Depeche Mode, Black Box. Tak. Tak, zapomniałem zdjąć. To nie szkodzi. Okej, tak to wygląda. Wydanie na Niemcy. Czyli co, jeśli to jest niemieckie wydanie, to będzie koperta papierowa, z tego co myślę tak sobie. Myliłem się czy nie? Proszę bardzo. Niemieckie płyty winylowe są często pakowane właśnie w papierowe koperty. Dlaczego? Bo jest to najlepszy sposób zapewnienia kondycji płyty. Niemcy dobrze o tym wiedzą. Okej, spójrzmy. Czy jest gdzieś tutaj? Jest kod matrycy. Spójrzmy. A1. Bardzo ładnie dzisiaj widać. Super. Ok, druga strona. Made in Germany. Tutaj numer matrycy jest, też jest. Ale tak słabiutko widać. B1. Czyli pierwsze tłoczenie, myślę, pierwsze i ostatnie. Już później winyle po prostu wyschodziły z mody. A teraz wracają, prawda? To jest ciekawy fenomen. Chociaż taki boom, z tego co widzę po wyświetleniach u różnych youtuberów, był 2-3 lata temu. Teraz to troszeczkę przyspało wszystko. I ten szczyt już minął. Może nie, no, będziemy myśleć jeszcze kolejny szczyt, ale nie teraz. Ja staram się nagrywać codziennie, bo lubię to po prostu.
Może nie jest to jakaś profesjonalna, ale codziennie jest jakiś odcinek. Jeśli ktoś lubi to oglądać, to niech subskrybuje mój kanał. A osoby, które się tym nie interesują w takim przekazem, no to cóż ja mogę powiedzieć? Tylko pozdrowić. A teraz idziemy na talerz, główne danie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Niech się kanał rozwija. Pozdrawiam. Il mondo in una giostra di colori.